witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Altap Akademia. Pokrótce przedstawię Państwu funkcjonalność skrótu klawiszowego Ctrl plus Tab. Skrót ten ma kilka zastosowań, które to objaśnię na przykładzie transakcji w sprzedaży. Otwórzmy zatem fakturę sprzedaży. W pierwszym przypadku postaramy się zatwierdzić zmiany w opisie pozycji bez konieczności zapisywania zmian w kartotece produktu. Niestety standardowe przejście tabulatorem uniemożliwia nam zapisanie zmian. Dopiero kombinacja klawiszy Ctrl-Tab pozwala nam przejść okienko dalej. W następnym polu z ilością sztuk wciskamy Ctrl-Tab i dzięki temu mamy możliwość wyboru różnych serii produktu, przykładowo z różnych dostaw. W kolejnym okienku cena po upuście kombinacja klawiszy Ctrl-Tab wyświetla nam raport ostatnich cen pozycji. Kolejne wykorzystanie skrótu możemy użyć w kolumnie magazyny. W okienku tym możemy wybrać magazyn, z którego będą ściągane pozycje na fakturze. Załóżmy, że klient chce kupić również inny towar, ale niestety nie mamy go na stanie. Spróbujmy zatem podmienić go na towar zastępczy. Ciśnijmy Ctrl-Tab i w okienku tym mamy do wyboru towary zastępcze, dzięki czemu możemy podmienić jedną pozycję na drugą. Podsumowując, skrót klawiszowy Ctrl-Tab umożliwia nam zatwierdzanie zmian w wierszach bez konieczności zmian w kartotece lub pozwala na wywołanie okienka z dodatkowymi opcjami. Dziękuję za uwagę.